Cześć, z tej strony Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie w świątecznym Keto Q&A. Dzisiaj odpowiem na 4 najczęściej zadawane mi pytania dotyczące świąt. Tego, jak się do nich przygotować, czy mają być keto, czy nie keto. To, o czym zazwyczaj rozmawiam, szczególnie z moimi podopiecznymi właśnie przed świętami, czy innymi uroczystościami. Także jeżeli ten temat jeszcze dzisiaj, w Wigilię, jeżeli to oglądacie dzisiaj, kiedy puszczam film, jeżeli to Was interesuje, to zapraszam. Pierwsze i podstawowe pytanie, czy święta muszą być keto? I tak naprawdę one wcale nie muszą być keto, natomiast rzeczywiście są osoby, które chcą z różnych względów w ketozie pozostać również podczas świąt. Nie muszą być keto, dlatego że to jest taki zdrowy, myślę, balans pomiędzy rzeczywiście dbaniem o siebie, zdrowym odżywianiem, jeżeli wybieramy styl ketogeniczny, to pozostawaniem w ketozie, a tym czasem, kiedy po prostu w tej ketozie nie jesteśmy i taka fajna zasada 80-20, kiedy rzeczywiście 80% czasu koncentrujemy się na swoich celach, na swoim zdrowiu, dbamy o siebie, ale też mamy te 20%, które właśnie możemy przeznaczyć chociażby na czas świąteczny i jeżeli jesteśmy zdrowi, nie mamy jakichś poważnych problemów, to po prostu możemy pozwolić sobie na trochę inne jedzenie właśnie od święta, bo dla naszego zdrowia nie tylko dieta jest ważna, ale myślę, że to wiecie, ten w ogóle styl życia, do którego również włącza się odpoczynek, regeneracja, sen, to są rzeczy, na których zdecydowanie polecam Wam się też skupić w święta, ale być może również właśnie nie takie totalne siedzenie, tylko też trochę takiej fajnej aktywności fizycznej, być może rodzinnie, jakiś spacer. No i także właśnie zadbanie o naszą głowę i taki reset. Jeżeli komuś kilka pierogów w Wigilię po prostu zrobi dobrze, że tak powiem, to dlaczego nie? Natomiast są rzeczywiście osoby, które nie do końca będą się dobrze czuły, jeżeli totalnie polecą po prostu węglowodanowo w święta. Będą to na pewno osoby, które mają jeszcze nieuregulowane problemy z cukrem, czyli insulinooporność, cukrzyca. Wtedy rzeczywiście warto mieć to pod kontrolą. Osoby, którym bardzo zależy na redukcji wagi z różnych powodów, czy to też sportowcy. Tutaj również wiadomo, że jakieś duże odstępstwa nie będą najlepsze i także osoby, które są krótko na keto, czyli takie osoby, u których ta adaptacja jest jeszcze na początku i po prostu nie chcą jakby wysokimi węglowodanami tak trochę sobie zniweczyć tego, co do tej pory osiągnęły. Więc wtedy rzeczywiście być może warto trochę się bardziej postarać o to, żeby pozostawać w ketozie. To na pewno możemy zrobić po prostu korzystając z ketogenicznych przepisów i wiem, że wiele osób pobrało na przykład mojego świątecznego e-booka, którego zresztą wciąż możecie pobrać klikając w opisie filmu. I rzeczywiście możemy sobie takie ketogeniczne potrawy przygotować albo po prostu właśnie wybierać na świątecznym czy to wigilijnym stole to, co nie wybije nas z ketozy i co nie ma dużo węglowodanów. I takich potraw jest całkiem sporo, bo jednak jest dość dużo kiszonek w tym okresie czasu, karp bez panierki, jeżeli będzie, a nawet jak jest tam niewielka ilość tej panierki, to też będzie ketogeniczny. Czy nawet barszcz, czyli buraki, one też nie powinny nas wybijać z ketozy, czy jakaś zupa grzybowa. Grzybów też jest sporo w naszej tutaj tradycji świątecznej, także tych potraw jest całkiem sporo. A jeżeli chodzi o ciasta, to wiadomo, że możemy fajne zamienniki takich ciast przygotować. Na przykład we wtorek do osób, które subskrybują mój newsletter, trafił przepis na ketogeniczną wersję japońskiego makownika, który jest po prostu fantastyczny, pyszny i ja właśnie już zrobiłam 2 blaszki, bo pierwsza poszła przed świętami i zaraz była zjedzona, więc jeszcze drugą na święta. Także są na to metody. Kolejne pytanie, które często dostaję, co jeśli już wypadnę z ketozy? Moi drodzy, mam nadzieję, że nie boicie się tego i wiecie, że wychodzenie od czasu do czasu z ketozy jest zupełnie normalne i tak naprawdę nie ma się czego obawiać. I
prawdopodobnie to nie będzie jakiś armagedon. Być może osobom, które nie mają jeszcze takiej elastyczności metabolicznej, no będzie na przykład się chciało bardziej spać, jeżeli rzeczywiście te węglowodany sobie dość mocno podniosą. Więc no, z tym się trzeba liczyć, że no, tego typu konsekwencje mogą się pojawić. Natomiast ja polecam Wam po prostu kontrolować to, na jak długo z tej ketozy wypadamy. Bo jeżeli będzie to Wigilia, pierwszy dzień świąt, drugi, to jeszcze nie ma tragedii. No ale jeżeli po prostu od Wigilii do Nowego Roku to mamy już ponad, grubo ponad tydzień i jeżeli tak będziemy cały czas świętować, no to wtedy wiadomo, że trudniej jest wrócić na te dobre tory. Natomiast tak czy inaczej, po prostu kolejnego dnia wracamy do naszych zdrowych nawyków żywieniowych, być może trochę więcej ruchu, być może jakiś taki postokresowy, żeby po prostu skrócić sobie to okienko jedzenia. Ja nie mówię, że od razu robimy 3 dni postu, bo były święta, to też nie będzie najlepsza opcja. Lepiej jest jakby spokojnie wrócić sobie do naszych nawyków i nie przejmować się tak tymi, powiedzmy, 1, 2, 3 dniami, kiedy trochę poluzowaliśmy i po prostu odpięliśmy wrotki, że tak powiem. Tylko po prostu wracamy do tego, co było przed, a nie wszystko po prostu przekreślamy i wymazujemy, bo też czasami mamy taką skłonność, że jeżeli już nam raz coś poleci, no to już całkowicie po prostu z tego rezygnujemy. I pamiętajcie o tym, że naprawdę jeżeli decydujecie się na takie świąteczne, normalne jedzenie, to po prostu jedzmy to bez wyrzutów sumienia, bo chyba najgorsze, co można zrobić, to zjeść coś pysznego i mieć takie poczucie, że robię źle. To nie jest nic złego i o tym proszę pamiętajcie. Kolejne pytanie i takie w sumie jeszcze dwa już z konkretnymi wskazówkami to jak mieć cukier, czyli glukozę naszą pod kontrolą? To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście tą naszą glikemię nieraz warto kontrolować nawet bardziej niż już pocket adaptacji poziom ciał ketonowych. Więc po pierwsze, być może jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to weźcie ze sobą glukometr, bo on jest dobrym wskaźnikiem tego, co tam się z naszym cukrem dzieje. I warto sobie to po prostu kontrolować. Natomiast z rzeczy, które dodatkowo możemy zrobić, jeżeli zjemy właśnie więcej węglowodanów, to po pierwsze, możemy stosować ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy nawet o 20% obniża reakcję glikemiczną po posiłku, więc na przykład przed takim posiłkiem, 20 minut mniej więcej, warto wypić szklankę wody z łyżką, 2 łyżkami octu jabłkowego. I to, co też pomoże nam obniżyć glikemię, to jest berberyna czy chrom. I w takich właśnie dniach, kiedy wiemy, że tych węglowodanów będzie u nas więcej, warto sięgnąć po te suplementy, a osoby, które na co dzień stosują chociażby berberynę, metforminę czy chrom, mogą po prostu zwiększyć w danym posiłku ilość, na przykład z 1 do 2 kapsułek. I to też pozwoli nam utrzymać tę glikemię bardziej w ryzach. No i mamy też bardzo fajne przyprawy, które pomagają też obniżyć nam cukier po posiłku i nie tylko po posiłku. Jest to na przykład cynamon czy kurkuma. I tak naprawdę to są takie fajne przyprawy, które spokojnie możemy w ten czas świąteczny sobie włączyć. A na przykład cynamon możemy sobie na przykład dodawać do herbaty. Ja bardzo lubię taką świąteczną, zimową herbatę i tak naprawdę jakąkolwiek herbatę sobie robimy, właśnie dorzucamy tam laskę cynamonu, kilka plasterków być może imbiru, właśnie troszkę kurkumy i w takim fajnym, świątecznym klimacie możemy się po prostu tego napić, a to nam pomaga też utrzymać tą glikemię na odpowiednim poziomie. Jeżeli już zjemy coś mocno węglowodanowego, to jakbyśmy chcieli przyspieszyć jakby to wyrzucenie tych węglowodanów z naszego organizmu, to możemy wtedy sięgnąć po węgiel aktywny, który jest do kupienia w aptece, czy po prostu po takim posiłku wypić kawę. Obydwie te substancje pomagają nam pozbyć się tego, co zjedliśmy. Po prostu szybciej to trawimy i wydalamy i mniej zalega to w naszym przewodzie pokarmowym. Mniej też substancji odżywczych się wtedy wchłonie, no ale w takim wypadku, kiedy po prostu na przykład obijemy się czymś, bo jednak polecimy w święta mocniej, to jest to wręcz wskazane, żeby po prostu za długo te treści pokarmowe w nas nie przesiadywały. No i ostatni temat, jak wrócić do keto
po świętach. Już troszeczkę o tym mówiliśmy. No po prostu wracamy do naszych zdrowych nawyków żywieniowych, nie rozpamiętując jakichś świątecznych szaleństw zbyt długo, bo to jest zupełnie normalne i zdrowe, żeby od czasu do czasu po prostu coś zmienić, poświętować, spotkać się z rodziną. Jedzenie jest też takim aspektem społecznym, który jest dla wielu osób ważny. Także po prostu wracamy na dobre tory. Być może takie przedłużenie troszeczkę postu, zjedzenie troszkę później w takim wypadku może się sprawdzić. Włączenie aktywności fizycznej. To są rzeczy, które po prostu nam pomogą wrócić. No i jakby nie czekamy aż do nowego roku, tylko najlepiej by było po prostu wrócić do zdrowych nawyków i to kontynuować. Ta zasada 80-20 tutaj jak najbardziej się sprawdzi i ja również zamierzam ją zastosować, bo moja teściowa, u której będziemy na Wigilii, robi tak fantastyczne pierogi ze śliwką, że na pewno sobie ich nie odmówię. Postaram się oczywiście nie zjeść ich, nie wiem, 15, tylko powiedzmy maksymalnie 5, więc pamiętajcie też, że ta ilość tutaj ma znaczenie. Tak czy inaczej, życzę Wam przede wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie i dziękuję Wam za to nasze jeszcze tutaj świąteczne spotkanie. Zapraszam w przyszłym tygodniu na podsumowanie roku, na kolejne filmy. Być może porozmawiamy o tym, jak tutaj wrócić na keto i troszeczkę więcej wskazówek dostaniecie. Mi już igły z choinki lecą, więc czas spędzić na Wigilię. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć.